Pokłócić się smarkacze potrafią. Seks u tak młodego gówniarza jak 17-latek czy 19-latek to jest 5 sekund i strzał. Nie rozumiem. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Ja dzisiaj znowu nie u siebie, a u Kingi. Zapraszam Was na drugą część hejtów. Jak oglądacie moje vlogi, to pewnie wiecie, że nazbierało się tego naprawdę dużo, dlatego podzieliłam tamten film na dwie części i oto właśnie część druga. Jeżeli jeszcze nie widzieliście części pierwszej, to wrzucę Wam tutaj link albo tu, albo tu, gdzieś tutaj. I oczywiście będzie też link na dole w opisie, a więc zaczynajmy, zapraszam do drugiej części negatywnych komentarzy pod moimi filmami. Pieprzyć się smarkacze potrafią i wtedy wiedzą co robić, jak kombinować, ale gdy wyskakuje ciąża, to już nie wiedzą. Trzy kropki. Co z tego, że ktoś wtedy zachowuje się dojrzale, bez łaski, skoro cała odpowiedzialność spada na rodziców, dziadków, dziecka z wpadki. To oni muszą zapierniczać z dziewczyną do lekarza na badania, szykować wyprawkę i pokój, myśleć o utrzymaniu i załatwieniu spraw alimentacyjnych, gdy przyszły tatuś się wypina. Dogadanie się z drugimi dziadkami oczywiście, gdy jest taka możliwość, a potem wychowywać i męczyć się zawczasu, a zwłaszcza, gdy dziewczyna chce się jeszcze uczyć. Dobra, po kolei. Moja mama nie załatwiała żadnych spraw alimentacyjnych, będę to załatwiać sama. Moja mama czekała, aż skończyła 18 lat. To pierwsza rzecz. Dwa, uczę się, ale i tak zajmuję się moim dzieckiem, bo chodzę do szkoły specjalnie zaocznie. I nie rozumiem ogólnie tego komentarza, bo tutaj jest zresztą potem głupie gadanie o usuwaniu, oddawaniu, a może z okna wyrzucić, a może śmietnik. Same minusy są z taką sprawą. Halo! Jakby urodzę źle, tak? Usunę źle, oddam źle, ta osoba uważa, że wszystko, co ja bym zrobiła, jest źle. Czyli jeżeli urodziłam Leona, tej osobie to nie pasuje. Oddałabym go do adopcji, też źle. Usunęłabym ciążę, też źle. To co ja miałam zrobić? Przepraszam bardzo. I moja mama nic nie załatwiała i szykować wyprawkę ja szykowałam. Sama chodziłam do lekarza, sama załatwiałam sobie badania. Przed tobą dopiero 18, a ty już matka z dzieckiem. No już jestem po 18, ale tak przed 18 miałam dziecko i jakoś mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to w moim życiu codziennym i no tak, przed 18 miałam dzidzie. Ja nie rozumiem tylko jednego. Seks u tak młodego gówniarza jak 17-latek czy 19-latek to jest 5 sekund i strzał. Tyle przyjemności, że moglibyście sobie wstrzyknąć nasienie strzykawką i nie zawracać sobie głowy seksem. Ja nie rozumiem, czego chciałyście. Seksu czy dziecka? Niepojęte dla mnie. No nie wiem, mój seks nie trwał 5 sekund i strzał, a jeżeli pani albo pana, myślę, że to pani, bo tak patrzę po zdjęciu, trwał 5 sekund, no to bardzo mi przykro. I no cóż, mam, co mam więcej powiedzieć? Ludzie w takim wieku uprawiają seks i mówimy o tym otwarcie. I jak czyjś seks trwa 5 sekund, no to współczuję. Urodzić dziecko to każda potrafi, ale wychować je na swoim, nie na garnuszku rodziców, to już ciężej. No ja się staram wychowywać Leona jak najbardziej z moich pieniędzy. Mogę, ale nie mogę się jeszcze wyprowadzić, ponieważ nie napisałam matury i nie mogę podjąć stałej pracy. A dochód z YouTube'a nie jest stałym dochodem. Po prostu te pieniądze się zmieniają i gdybym się wyprowadziła i nagle nie miałabym pieniędzy, to co miałabym z powrotem wracać do mamy? Albo co gorsza prosić ją o pieniądze? No myślę, że to by było bardzo nieodpowiedzialne i lepiej jest mi zostać w domu i pomieszkać trochę z mamą, a potem najwyżej, no nie wiem, zwrócić jej jakoś za ten czas z nami, chociaż ona bardzo się cieszy z tego, że jest Leon i z jego obecności, a teraz jak jesteśmy już prawie 3 dni u Kingi, to co chwilę mi pisze, że za nami tęskni. Było się nie za przeproszeniem puszczać. Ja się nie puszczałam i do tej pory się nie puszczam. Ja spałam w życiu z jedną osobą, jest to tata Leona i dalej tak jest. Więc się nie puszczam, nie puszczałam się. I byliśmy wtedy razem, to był mój chłopak. I jakbym się puszczała, to możliwe, że nawet nie wiedziałabym, kim tata Leona jest, bo tak mogłoby być, bo znam takie osoby. I właśnie dlatego nastolatki powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas współżycia, bo potem jest tylko płacz i żal. Jest dużo różnych rodzajów antykoncepcji, już na ten temat mówiłam i ja się starałam używać antykoncepcji, myślałam, że ona jest skuteczna, no ale jak widać nie jest. I rozmawiałam z ginekologiem na przykład na temat tabletek, ale on stwierdził, że to by była dla mnie bomba hormonalna i różne takie. No jest, są różne sposoby antykoncepcji, jedna jest skuteczna, druga nie, ale skąd mamy wiedzieć, czy tym razem nam się uda, a następnym nie. Ja znam osoby, które przez całe swoje życie używają prezerwatyw i nie mają dzieci, a są osoby, które leciały całe życie na tabletkach i jeden jedyny raz przerzuciły się na prezerwatywy i są w ciąży.
Jeju, dziewczyno, ty myślisz, że po co poszłaś na tą porodówkę? No chyba rodzić, kropka. Wiadomo, że to boli, kropka. Jesteś niepełnoletnia, to się dziwisz, że sprawy urzędowe tyle trwają? Nacinanie krocza to nie jest ból nie do zniesienia. Są gorsze porody, użalasz się nad sobą, a są dużo gorsze sytuacje niż twoja. Może czas dorosnąć, aż mi ciśnienie podnosi, jak słucham takich pierdół. To nie oglądaj. Ja nagrałam ten poród po to, żeby ludzie wiedzieli, jak wyglądał mój poród, nie twój, nikogoś innego. Dużo osób mnie pytało, jak wyglądał mój poród, jak to wszystko przebiegało, więc odpowiedziałam na te pytania w całym filmie. Wiem, że poród boli, byłam tego świadoma, ale nacięcie krocza nie powinno boleć, ponieważ powinno one być wykonywane podczas skurczu. I ja mówiłam mojej położnej, że mnie to boli, że ja to czuję. I ona zamiast czekać do skurczu po prostu to zrobiła. Nie będę tutaj tłumaczyć tego, bo to jest bez sensu, bo widzę, że rozmawiam z osobą, która i tak ma to gdzieś i ciśnienie jeszcze jej podnoszę, jak będę mówić o takich pierdołach, które wcale nie są pierdołami. Tak to jest być patolą. O! Komentarz z Instagrama, który się pojawił pod moim zdjęciem na 18. On też jest mega fajny. Początkowo myślałam, że to 40-latka na tym zdjęciu, a później zorientowałem się, że to jedna z youtuberek. Czasem oglądam. Zobaczyłem na tą 18 z balonu i zrobiło mi się przykro. Ble, 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 ble. Ja już ten komentarz czytałam, więc możecie sobie go tutaj przeczytać. I no dzięki, że wyglądam na 40 lat. Chociaż tak mi się nie wydaje. I wcale nie jestem przemęczona życiem. I nie udaję szczęśliwa. Jak jestem smutna, to wiecie, że jestem smutna. Jak jestem zła, to jestem zła. I nie jest mi okropnie, bo ja nie słyszę za plecami samotna matka, młoda matka puszczalska. Słyszę to tylko od was tutaj na YouTubie i w komentarzach czasami na Instagramie, tak jak ten komentarz z jakiegoś fejka. Ale tak to nie. Ludzie normalnie na to reagują na ulicy i nie mają z tym jakiegoś problemu. A moi znajomi wręcz się cieszą, wspierają mnie i kochają Leona, więc no, nie jest tak źle, jak wam się wydaje. No faktycznie, jest się czym chwalić. Mnie by było wstyd mówić publicznie, że się nie szanuję. Nie, nie jesteś fajna, jesteś nieodpowiedzialna i łatwa. Jestem łatwa? Okej, okay. Dobra, jestem łatwa, fajnie. To zapraszam. Zapraszam wszystkich chłopaków w tym momencie do mnie i nie szanuję się. W jaki sposób się nie szanuję, że zaszłam w ciążę i uprawiałam seks? To w takim bądź razie bardzo, bardzo dużo kobiet się nie szanuje, bo bardzo dużo kobiet zachodzi w ciążę i uprawia seks. Praktycznie wszystkie. Znaczy są osoby, które nigdy nie uprawiały seksu i nigdy nie będą go uprawiać. Ale większość kobiet uprawia seks, zachodzi w ciążę. To one też są jakieś, nie wiem, nie szanują się? Okej. O, i tutaj jest właśnie jeden z takich komentarzy, które YouTube usunął, ale dodam wam, bo miałam go jakby w powiadomieniu. Co ty odwalasz? Znów dajesz dupy? I tam jest minuta, w której ja tańczyłam z moją kuzynką i sobie twerkowałyśmy, dużo powiedziane. No tańczę sobie, nie daję dupy, tańczę sobie i dupy nigdy nie dałam. Masz tutaj bardzo dziwne zachowanie, nie chcę kogoś oceniać w jednym filmiku, bo nigdy na żywo nie miałam z tobą kontaktu, ale strasznie jesteś irytująca, każdy ma prawo do swoich wyborów, ale to co mówisz w tak młodym wieku to przegięcie, tym bardziej, że wszystkie twoje zachowania były przed ciążą, czyli bardzo w młodym wieku. Nie chcę oceniać po jednym filmiku, no to nie oceniaj. Co mam tu więcej powiedzieć? Że jestem strasznie irytująca? No to dzięki, no to już nie będę Cię irytować, po prostu mnie nie oglądaj. Przepraszam, jak kogoś irytuję. Naprawdę nie chcę nikogo irytować. Staram się być miła i wiem, że na przykład na Kingi filmie tym makijażem się wydaje wredna, ale ja taka czasami po prostu jestem. Nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje. Masakra, dzieci robią dzieci, a potem mamo, pożycz na mleko. Mamo! Pożyczysz mi na mleko? Nie! No, to chyba jednak mi nie pożyczy, sorry. Nie, ja od mojej mamy nie pożyczam na mleko, bo Leon jest karmiony piersią, więc nie muszę pożyczać na mleko. No nie wiem, powinnaś wiedzieć, co to antykoncepcja, kropka. Nadal moim zdaniem cholerna głupota i brak edukacji seksualnej, dlatego edukacja seksualna powinna być nakazana od małego. No to, że edukacja seksualna będzie nakazana od małego, to wcale nie znaczy, że nas czegoś nauczy, bo ja chodziłam na wychowanie do życia w rodzinie, chodziłam na edukację seksualną i tak byłam w ciąży. I polska edukacja seksualna, są oczywiście szkoły i miejsca, w których ona jest dobrze prowadzona, ale w większości niestety nie jest. A ty nie masz nauki zdalnej, może byś się własną edukacją zajęła. Dziecko to nie jest wymówka, choć uważam, że w tym wieku nie powinnaś się dzieckiem zajmować. Mam naukę zdalną i uczę się, jednocześnie nagrywam dla was na YouTubie i zajmuję się Leonem. Trochę gruby ten Leon.
Co mam odpowiedzieć na trochę gruby ten leon? Jak dziecko może być grube? On jest malutki. Nie rozumiem tego komentarza. On jest tak mały i jest gruby? Jak psycholog miałby wytłumaczyć twojej mamie, że w wieku 16 lat bezmyślnie się zabawiłaś i wpadłaś? Co za głupota. Dorośnij, a potem nagrywaj filmiki. Ja po prostu chciałam tym psychologiem załagodzić sytuację, ponieważ moja mama i ja mamy bardzo wybuchowe charaktery i bałam się po prostu tego, że ona wybuchnie i nie będę w stanie nic powiedzieć, ja zacznę płakać, wszystkie będziemy w nerwach i tak dalej. I po prostu pomyślałam, że rozmowa od razu z psychologiem, który ją uspokoi i razem ją jakby o tym uświadomimy, będzie lepszą opcją niż gdybym ja jej to powiedziała sama. Nastoletnia specjalistka od ciąży. Nie uważam się za specjalistkę od ciąży. Opowiadam tylko to, co mi się przydarzyło i mówię tutaj Wam tylko moją historię, na której możecie się opierać, jeżeli będziecie w ciąży, ale na pewno nie będzie to wyglądało tak samo jak u mnie. Jest super, ale nie zdrabniaj aż tak. Chmurki itp. No ja często zdrabiam słoneczko, chmurki i tak dalej, bo mam małe dziecko i ja do Leona nie mówię: patrz, jakie super chmury, albo ale mamy dzisiaj super pogodę. Tylko mówię: zobacz, jakie fajne chmurki, kochanie. Zobacz, jaka fajna pogoda, świeci słoneczko. I dlatego też czasami tak mówię na filmach, bo jestem do tego już przyzwyczajona. Zdziwienie, że zostałaś samotną młodą matką bez pracy i własnego mieszkania. Dzieci zabawiają się jak dorośli, bez dojrzałego podejścia do seksu, a potem lament. Nie, no ja nie lamentuję, ale tak, zdziwiłam się, że zostałam sama, bo no ja i mój chłopak zakładaliśmy od początku mojej ciąży inaczej. Że będziemy razem, że on mnie nie zostawi. I nic nie mówiłam, że jestem zdziwiona, że zostałam bez pracy i własnego mieszkania. Ja wiedziałam, że będę bez własnego mieszkania i bez pracy, no bo ciężko byłoby mi znaleźć pracę w ciąży chyba. Zróbcie sobie tam w chałupie jeszcze takie skośnolkie, dziecko będzie komplet. No i znowu teraz jest to wszystkie komentarze. Proszę, skośnolkie dziecko, pasuje, taśmą sobie przykleję. Nie rozumiem w ogóle tego. I tutaj jeszcze ta pani odpisała, że jesteśmy puszczalskie, ja i moja mama, że skoro mamy białe, czarne, to jeszcze niech któraś się z Chińczykiem puści, będzie multikulti. To w ogóle, to jest żałosne. I ten komentarz jest taki, nie wiem... Z jednej strony mnie bawi, ale z drugiej strony zastanawiam się, kto jeszcze w tych czasach ma takie podejście, że czarni i Chińczycy i tak dalej są gorsi jacyś od nas, czy co? Ja nie rozumiem. Jesteś biała, to jesteś Bogiem? Kolejna laska, która chce się wybić przez to, że skakała na kiju w wieku 16 lat. XD. Nie, XD. Nie wiem, co mi pisałam. Tak. To jest ta sama osoba, która Kindze napisała, że powinna napisać plan skakania na kiju. No to fajnie, że chce się wybić na tym, ale jak już mówiłam u Kingi, ja nigdy nie skakałam na kiju, chociaż widziałam te takie fajne skoczki pogo, bo pewnie o to chodzi. No i chciałam sobie zawsze na tym poskakać, ale trochę się bałam, że się przewrócę, więc nie skakałam nigdy na żadnym patyku. Myślę, że ten patyk by się złamał pod moim ciężarem. Super figurę, znak zapytania. Nie wygląda, byś taką miała, raczej przeciętną, a słuchając rzeczy, które jesz, to pewne tona celulitu się kłania. Nie mam celulitu, za to Leon ma celulit. I ja uwielbiam swoją figurę, mam super figurę, moim zdaniem jest fajna. No, celulitu nie mam. No może dla Was mam przeciętną figurę, dla mnie mam fajną. Każdemu się podoba co innego, nie? Minuta zaznaczona i trochę dziwne, że powiedziałaś, że chwile ze znajomymi trzymają Cię przy życiu wytyfy, a Leon to co? Mi tutaj bardziej chodziło o to, że tak jak każda mama, czasami mam dość i mam wtedy tak serio dość, że najchętniej zamknęłabym się w pokoju i po prostu płakałabym całą noc albo poszłabym spać i czasami tak robię, w sensie robię to wtedy, kiedy Leon już oczywiście śpi i mnie jakby te wyjścia ze znajomymi po prostu ratują dzięki temu, że wychodzę z moimi znajomymi, poprawia mi się humor, czuję się po prostu inaczej, zapominam o wszystkich moich obowiązkach. Jakby to trwa 2-3 godziny, a ja czuję, jakby to trwało kilka dni i dla mnie to jest po prostu taki wielki odpoczynek. To jest dla mnie lepsze niż położenie się w łóżku, bo ja po takim wyjściu z nimi dostaję kopa i jest mi super i naprawdę mogę robić wszystko, czuję się jak taka superwoman. Leon jest strasznie cranky. Byłaś rok w Anglii i nagle zapomniałaś polskiego słowa. Lubię Cię oglądać, ale bez przesady, to wygląda na robione pod publikę. No ja angielskiego się uczę od małego i nawet w domu rozmawiam po angielsku z moją siostrą, z moimi siostrami i czasami nawet z mamą, więc dla mnie to jest normalne. A to, że powiedziałam...
A to, że powiedziałam, że Leon jest cranky, jest dla mnie normalne, bo ja po prostu w domu, rozmawiając z moją mamą, często używam tego słowa. Jakby my je zamieniłyśmy i u nas cranky jest słowem używanym tak naprawdę na co dzień. Ja nie mówię, że on jest marudny, jest zmęczony czy coś w tym stylu, tylko po prostu mówię, mamo, Leon jest cranky, albo nie wiem, no, ja często używam słów angielskich, zamiast używać słów polskich, ale staram się tego nie robić w filmach i czasami naprawdę jest mi ciężko i edytuję po 10 tysięcy razy, bo powiedziałam coś po angielsku, albo budzę się rano i zamiast mówić do Was po polsku, mówię po angielsku. Ale czasami mi się to zdarzy, no i sorry, jak komuś się to nie podoba, no to naprawdę przepraszam, będę się starała tego nie robić. Zaczyna mnie drażnić to, że tak naśladujesz Kingę, to co mówisz, jest jak czytane z kartki, bez żadnych emocji. Mam wrażenie, że nagrywasz tylko dla popularności, a na każdym vlogu jest praktycznie to samo. No jak siedzieliśmy w kwarantannie, no to tak, prawda, na każdym vlogu było praktycznie to samo. A co do tego czytania z kartki, to Kinga mi pisze całe scenariusze filmików i mi je wysyła, ale powodzenia, jeśli byłaś w stanie splokować, to znaczy, że jesteś dorosła, mądra i możesz iść do pracy, stać cię na przyjemności, ale masz też obowiązki. No tak, ja pójdę do pracy i teraz na razie pracuję tylko tak, no, robiąc filmiki dla Was, ale pójdę też do normalnej pracy, tylko nie wiem, co to jest to splokować. Nie wiem, co to jest splokować? Nie wiem. To jest dobre, to było ogólnie pod moim Q&A-em. Jezu, ale to wkurwie, jak Ty odpowiadasz na te pytania. Jeżeli film się nazywa Q&A albo odpowiadam na Wasze pytania, no to chyba logiczne, że będę tam odpowiadać na Wasze pytania. Dobra, uznajmy, że to koniec, bo jeszcze kogoś wkurwie tym, że odpowiadam na hejty. Albo że odpowiadam znowu na jakieś pytania. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzach. I ja, kiedy uzbieram mi się więcej hejtów, z chęcią nagram dla Was kolejny taki film. Pamiętajcie też o obserwowaniu mnie na Instagramie, gdzie jestem na bieżąco, codziennie. Informuję Was o wszystkich filmach, opóźnieniach i różnych związanych sytuacjach z moim kanałem. A dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz. Pa, pa. Do zobaczenia w kolejnym filmie.